O kurwa. Wrócili do nas. Tak o kurwa. Ta pani straciła głowę. Ale i tak muszę ją... No. Tak jest, moi drodzy. Ready or Not to gra wyjątkowa. A dzisiejsza akcja to potwierdza. Nie tylko pod kątem realizmu, ale przede wszystkim pod kątem brutalności. Zresztą zerknijcie na zapis paru tylko sytuacji oficera Pereza, który niestety samotnie wdarł się na kompleks, przez co zginął. Kuźwa! Ho! One są popieprzone! Ja pierdzielę, wszyscy chcą mnie zamordować! Jezus! O Boże! Zostaw, zostaw! Ja pierdolę! Upuść pistolet. Historia winiarni, na którą zostaliśmy wysłani z HS-em po tragicznej śmierci funkcjonariusza Pereza, jest jednocześnie strasznie interesująca, ale też przerażająca. Jak widzieliście po nagraniach, trzeba przygotować się na najgorsze. LSPD od początku wiedziało, że w tym miejscu coś się dzieje, aż do dzisiaj. Do momentu, w którym oficer Perez, który wdarł się na cały kompleks, nie żyje. A wszystko zaczęło się od wydarzenia, w którym grupa kobiet zamieszkująca właśnie tą farmę zaatakowała mężczyznę w zwykłym sklepie. I zgadza się, mimo że LSPD nie wie do końca o tym, co się tak naprawdę na terenie farmy dzieje, to wystarczy w pewnym momencie połączyć kropki i wszystko zaczyna być jasne. Według przeróżnych doniesień farmę zamieszkują kobiety w różnym wieku, które mają dosyć niesprawiedliwości społecznej, uważają, że kobiety są traktowane gorzej niż mężczyźni, a wszystkie te myśli oraz odczucia potęgowane są wydarzeniami, a raczej czynami w stosunku do kobiet, których dopuścili się mężczyźni ze zdjęć. Gwałty, pedofilia, unikanie odpowiedzialności, ucieczki, pobicia oraz morderstwa. Cały kompleks zarządzany jest przez dwie kobiety, Elaine Ruskin oraz Eve Nader. To właśnie te dwie panie stworzyły swojego rodzaju kult i zawładnęły wyobraźnią oraz duszami innych skrzywdzonych i zmęczonych kobiet. Kobiet, które zaplanowały zemstę na wszystkich mężczyznach, które wyrządziły im jakąś krzywdę, jednakże w bardzo brutalny sposób. Dlatego dzisiejsza akcja jest naprawdę intensywna. Główne cele misji to uratować wszystkich cywilów, aresztować panie Ruskin oraz Nader oraz zebrać wszystkie dowody świadczące o tym, że planowały w określony sposób zwabiać mężczyzn i samodzielnie wymierzać sprawiedliwość. Czysto teoretycznie, ale no, wiele rzeczy... Dobra, idę w lewo. W prawo. Mam jedną. Kupuję ją. To ty? Otworzyłeś drzwi? Nie. Dziękuję cywila tutaj. Znaczy cywila. Bandytę. Dobra. Ty, urwałem jej rękę. O matko. Gdy tu ktoś uciekł. Ty no, trzy razy w laskę strzeliłem. Nie chciała się poddać za każdym razem, jak dostawała śród po prostu w klatę. Ja strzeliłem w babkę i chyba jej karabin przyjął wszystkie śruty, bo nic jej się nie stało. Idę do ciebie. O kuźwa! No właśnie, próbowałem ją zmusić do tego, żeby się poddała. Nie, ale wyciągnęła, no to już mogę. Ty, ten shotgun jest obrzydliwy! On odrywa kończyny normalnie. No w sumie chyba tak powinien robić shotgun. Nie wiem. No, chyba tak. Dobra, a tutaj patrzyłeś? Tak. Nie.
Chodź, te małe pomieszczenia też zerkniemy. Jest tam ktoś? Nie wiem. To nie stała babka, ta? Czekaj, flash. Tak, to ona. Flash poszedł. Dobra, go. Na wprost. No mówiłem, że robię. Zbieram kolejne. To są te same drzwi? Conspiracy tak. Evidence. A co tutaj mamy? Jakiś ten, w ogóle korona cierniowa, ty. Jakie skecze w ogóle. Masakra. Wow. No, chodź tutaj do mnie, do tych głównych i pojedziemy sobie tam może lewą stroną. Jest tam coś? No, zajebiste w ogóle takie do ogródka. Patrz. Czekaj. Odejdź. Tylko uważaj, bo tam z prawej strony... Ja nie wiem, czy bym się nie cofnął i nie spróbował z lewej strony tam to przejść. Żeby się tak z tym shotgunem, wiesz... Ale tu nic nie ma. Dobra, to chodź tutaj z prawej. Jaka statua w ogóle, ty... O kuźwa! Co się dzieje? No nie, strzelają do mnie. Dobra, chodź do tego budynku, chodź. Się też na dole był w sumie strzelec. O, uwaga. Drzwi otworzone. Jest laska. Czekaj. Trudno. O kurwa, to ty otworzyłeś drzwi, czy nie? Nie, się bandażowałem. Czekaj, z lewej, uważaj, z lewej. Rzuć flesza. Wchodzę. Dobra, ładnie. Dwóch, chodź tu do mnie. Dobra, weź tam też. Nice. Dobra. Czekaj chwilę, ja zobaczę w ogóle ilu tutaj jest tych suspektów naszych. Ale nie, nie jest pokazane ile. Dobra. Ma broń, kurwa. Z góry? Nie wiem właśnie. Biegnie coś. Dostała. Przeładowuję. To chyba ona strzelała. Ty, chodź tutaj. Z prawej, co to jest? Ło. Jest lacha? Nie wiem, czy dostał. Bandażuje się. Dostał? Tak, chyba zdjęty. No. Czekaj. No i dużo tu jest. Z tymi drzwiami. Dobra, chcesz iść? Może lepiej? Czy nie, w sumie potem... Nie, chodź górą. Ma lepiej górę. Górę zająć, potem ewentualnie może jedna osoba się cofnąć. Dobra, zrobimy tak, że ja stanę tutaj przed drzwiami, jakby cię otworzyli, to zostanie w mordę od razu ktoś najwyżej. Okej. Teraz się czuję bezpieczni. Jest po lewej. I tak rzucę flasha. Możliwe, że cywil, ale... Dobra, otwórz. Prawe drzwi. Przez ścianę cię wali. Dobra. Kujem, spokojnie. Krwawie. Dostała? Wrzucam na daleko flesza jeszcze. Jest shotgun. To jest na końcu jest. I jeszcze ktoś z shotgunem był. Tak, to są te dwie. Dobra, ja to muszę skłuć, bo ona mi się obudzi. Trzymaj je. Idę z tobą. Kuję.
Entry team to talk. Talk to element. Roger, entry team. Great work. Keep going. Dobra, nice. We need to talk. We've got a dead suspect here. Talk to entry team. I tam jeszcze broń chyba leży przy tych drzwiach, wiesz? Weź zobacz. No. Ta chyba też miała broń, ale nie wiem, gdzie ona spadła. Kurde. Już tu zerknij ze mną. Ona krzyczała, że rzuciła broń. Ale nie widzę broni nigdzie. To chyba nie był cywil, nie, on mówiła, że rzuciła broń i więcej nie ma. Jest. W cywilsku to chyba nie jest na nim carry arrested. Idź w prawo, jedę w lewo. Fleszuję, bo się boję. Dobra. Dobra, mam ją, mam ją. Turn around, keep your hands up. We give women sanctuary here. Entry team to talk. One suspect in custody. Dobra. Przeładowane masz? Jeszcze mamy jednego. Jedną kobietę do zaaresztowania. Czy mi się wydawało? Czy te okna są faktycznie działające? Nie. Wydawało mi się, że coś widzę, jak się porusza tam. O, może mi się wydawało. Ty słuchaj, chodźmy tutaj. Dobra, weźmy tą babkę, ale nie idźmy przez. Uważaj, bo tam ktoś jest, ktoś krzyczał. Dobra, pilnuję tutaj tego, kujem. I rzucam tam flesza. Boję się kurwa tam wejść, bo nie wiem kto jest po lewej. Fleszuję. No dobra. Wstała! Dobra, idź do przodu. Kuję tą swoją. Dobra, idź do przodu, też skuję tam. O kurwa mać! Powstała, stary, zaczęła do ciebie strzelać. Ta? No! Ta przy tobie. Super. Dobra, powoli teraz. Czekaj, ja ją też wezmę od razu. Poczekaj, nic nie otwieraj. Patrz drzwi. Czy coś darło raczej na nas? Patrzę lustrem. Nic nie widzę. Baterią wezmę. Mhm. Czy tu łazienka? Z prawej strony, no, słyszałem coś. Uważaj. Za tą łazienkę. O, tu jest przejście przez tą łazienkę dalej. Zamknę to. Kurwa mać. Spokojnie. Czekaj. Poczekaj. Kurwa. Uchylisz mi te drzwi, czekaj. Uchyl mi te drzwi. I patrz od razu w te drugie. Mam ją. Idź do przodu, zobacz tam na dole, czy to ta sama babka. O, to była chyba ta sama babka. Nie, ten pokój się... Kuję ją, pilnuj mnie. Prawie coś jest jeszcze. Dobra, i chodźmy na dół, bo tutaj jest ta wieża. Czy jest tutaj jeszcze? To coś gadało. Fuck, to dobra, była ta. Dobra, nic nie szkodzi. Ona żyje. Tak, nice. Kurwa mać. Ty, jej widać kość. Ellen,
coś gada do ciebie. Leave the talk. Suspect is down, breathing. This is talk. Medical assistance is standing by. Hands up! Down on your knee! Police! Down on the ground! We're not here for you. She was right. Right about everything. Don't make a talk. Civilian was planned and ready for transport. Oh! Proszę, zajść się do piwnicy. Masz takie rzeczy? No, po naszej ostatniej misji zostało. Ale to jest ten pieprzowy cały, nie? A masz maskę? Nie. Ściągnąłem. Odlegi. Dawaj, nie stresuj się. Dasz radę, jesteś najlepszym FPS-owym youtuberem w Polsce. O kurwa, korytarz. To jak nie ty. Objective's failed. This one's a wash. Report to Doc.